chłopaki w drzewach. Pójdę po belkę. No, także przyczepy gotowe. Rostel. Podczepimy chyba mu header i przetestujemy go. Przesmarujemy wszystko jeszcze raz, chociaż było smarowane. Ale przesmarujemy. Problemu z rzepakiem już nie ma. Kukurydza. Pójdziemy za na kukurydzę. I jeszcze wam coś pokażę. Już tu kury go zapudzą. Podkopały go. Ten to chyba już nie będzie chodził. Pompa działa. Dobra, dawaj, ja podniosę trochę rękę. Dawaj, dawaj, wyrywaj go. Nie gadaj, nie ma mocy. Słaba ta pompa. No nie ma oleju. Jeszcze. Ta-da. Wszystko już praktycznie porobiliśmy. Zamontowana półka, wszystko ładnie przesmarowane działa i zrobiliśmy naciąg na ręczny hamulec. Troszeczkę pociągnęliśmy linkę, nie było oleju, zalaliśmy olejem, wcisnęliśmy tłoczek i powiem wam, że fajnie chodzi. Zastanawiam się, do czego ta linka. Ta linka jest po to, że jak się założy, to się tutaj właśnie złapie za te ucha. Tu. Żeby nie ściągnęło tej gumki, jak będzie ściągać folię. No i co? I wczoraj ściągnęliśmy łożysko. Okazało się, że jest pęknięte, już rzeźbiło. Im też widocznie tutaj już się rzeźbiło, bo też siadło łożysko i się opiera się na tym, można powiedzieć, wyszlifowało. Chłopaki zrobili, widzę, na sztukę. Czyli spawarka i Bosch. No nie, ciekawie, trzeba będzie to zagrenować. Wątek idzie. Wątek. Mieć belkę wziąć, a nie. I zrobione, proszę państwa. Wycentrowane, bo to trochę obcierało. Źle, bo chyba widocznie się przesunęło. Także widzicie, proszę państwa, cały dzień roboty. Ale nie tylko to, nam zajęło w sumie chwila tylko, żeby przy niej tam coś porobić. Tutaj wyprostowaliśmy to, wypchnęliśmy to siłownikiem. Jest równiutko teraz, tak, oryginał. I co wam chciałem pokazać, patrzcie, zobaczcie. Tararara. Pompa wody zderzaka A16, 1600 litrów na minutę, proszę państwa. Teraz tak, jest taki plan. Zrobimy tutaj flanszę pod 110 sący, a tutaj zrobimy 7,5 albo 110, albo 110 zrobimy przejściówkę i razy dwa, znaczy też tu flanszę musimy zrobić taką. Szkoda, że nie mamy tej końcówki, bo byśmy ten łatwiej by było przespawać na przykład flanszę wtedy. No i ten. I ją podłączymy pod silnik elektryczny. Tylko teraz tak, taką krowę. Ile kawu? Jak myślicie? Ile potrzeba kawu na taką pompę? Ja nie wiem. I jeszcze co tutaj mamy? Mamy sekcję. Będą sekcje co 70 metrów.
No może co 60 zrobimy. Zrobimy co 60. I to 60 metrów będziemy sobie wtedy podłączać w poprzek i będziemy poddawać tym działkiem, co mamy, dopóki nie kupimy sobie szpuli. A szpuli na razie nie mamy w planach kupować, bo nie. Tu mamy też jeszcze na do podłączenia węża Lifelat i ogólnie jakieś jeszcze końcówki. Mamy do zrobienia jeszcze tych węży w razie W. Czeka do roboty pompa, łuparka na hydraulika. Pompa na wałek i czeka jeszcze. I co? W sumie też zastanawiam się, czy nie będzie dobry pomysł zrobić to na wałek WOM. Na jednym takim wózku, na takiej metalowej palecie. Że można było ją przestawić na przykład, nawet właśnie widlakiem czy czymś, czy wziąć, podłączyć podciągnik i ją sobie przestawić po prostu. To by było najlepsze chyba. I chyba tak zrobimy. I zrobimy napęd na silnik elektryczny i tak, żeby można było podłączyć też wałek. No. I to będzie w razie W. W razie W. W razie czego. Dobra. To takie widzicie postępy u nas. Garaż przejrzał. Brat siedział 2 dni, sprzątał. No i tyle z dzisiaj, proszę Państwa. Tyle z dzisiaj. O, ale to jest duża jednak maszyna. Nie wyglądała na zdjęciu taka duża, ale jest potężna. Wysoka, szeroka i w ogóle ciężka. No i tak jak mówiłem, w hamulec zrobiony. Także fajnie. Fajnie to wszystko będzie teraz chyba. Mam nadzieję, że będzie wszystko fajnie pracować. I co? I co myślicie? Trzymać zboże czy nie trzymać zboże? No to jest pytanie, nie? My tak. Jęczmień na pewno sprzedamy. Żyto sprzedamy. Prawdopodobnie rzepak też sprzedamy. Chyba, że będzie tendencja wzrostowa, to wtedy poczekamy. A jęczmień jary będziemy trzymać. Tylko jęczmień jary w sumie, no i może rzepak, no pomyślimy. Groszek też sprzedamy, prawdopodobnie. A kukurydzę? Zobaczymy, jak będzie naprawdę zła cena, no to zworkujemy ją i będziemy trzymać do wiosny albo i dłużej. I może coś wymyślimy, bo jeśli się może taki plan zasnuć mi, albo przyśnić w nocy, że kupimy suszarnię. I wysuszymy sobie tą kukurydzę tak etapami, bo z worków jakbyśmy wybierali, to etapami będziemy sobie suszyć i z powrotem do worka. Taki byłby plan, to jest takie można bardziej przewidywanie z fusów, wróżenie z fusów bardziej, co będzie gdyby. No ale jeśli będzie cena taka powiedzmy w miarę, a będzie sypać w miarę, to będziemy po prostu chyba od razu tak jak w tamtym roku do skupu i nie będzie problemu. No. Ale kopci. Całej kapitalkę zrobić. Jak myślicie, co jej dolega, jak tak kopci na obrotach? Ciekawe, co jej może dolegać? Pewnie turbina. Bierze olej. No. Na pewno. No i dobra, podczepiamy.